Siema, nawijajcie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro i w dzisiejszym filmie... Halo, halo, tutaj, kamera w dół, dzięki. I w dzisiejszym filmie będę siedział na przykład przy stole, na jakimś balkonie, czy coś w tym stylu. I właśnie w taki sposób będę prankował innych graczy. I tak w ogóle dostałem tę emotkę od widza, więc dziękuję. No i oczywiście pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ lecimy po 10 tysięcy subskrypcji do końca roku. A dodatkowo ja wrzucam filmy codziennie, więc jest warto zostawić tego suba z dzwoneczkiem. No i teraz już naprawdę nie ma czasu, więc pamiętaj, aby użyć mojego kodu SKIRO w sklepie z przedmiotami. No i bez przedłużania, lećmy już do filmu. No to słuchajcie, jestem już na salty i teraz w którym budynku będzie jakiś stół, do którego będę mógł się tak jakby przysiąść? Wydaje mi się, że w tym domku może być jakiś, więc nie lecę, można powiedzieć, że na dach, tylko po prostu lecę tutaj. Czy tu będzie stół? Dobra, tu jest krzesło, więc ja staję tutaj, daję tą emotkę i sobie po prostu siadam. Zobaczymy, co ten ziomek pomyśli, który właśnie tu zaraz przyjdzie, tak jakby zlutować Famasa, drugiego Famasa. Miejmy nadzieję, że tu wejdzie. Tam w ogóle jest chyba skrzynka też ukryta pod tym daszkiem. Ej, no na razie nikt tu nie przychodzi. Jest mega dziwne, przecież ja tu czekam na kogoś. Właśnie, sprawdzam godzinę i nadal go nie ma. XD. Dobra, on mnie nie widzi. Czy oni mnie serio nie widzą? Ja tu sobie siedzę, czekam. Cześć, pani ryba. Oczywiście przyleciałem teraz na zalew zastoju i w ogóle chciałbym znaleźć taki stół, do którego mógłbym się dosiąść. Czyli na przykład rozwalić sobie jedno krzesło, włączyć tą emotkę i sobie oglądać telewizję. To jest idealny pomysł, teraz to może naprawdę wyjść. Ciekawe, ile w ogóle będę czekał na jakiegoś tutaj gracza. Ale spokojnie, oni na razie lutują górę domku, bo zawsze się lutuje od góry do dołu. I za chwilkę to oczywiście przyjdą. No naprawdę, ile jeszcze mam na niego czekać, kiedy on tu w końcu przyjdzie? Dobra, idzie i zobaczymy, czy teraz mnie zauważy. W końcu przyszedł i co? I to tyle? Nie zauważy mnie? O, zauważył mnie jednak. Dobra, witam ponownie, Salty, i tym razem wybieram ten domek. Tutaj już naprawdę musi być jakiś stół. W ogóle totalnie nie pamiętam, w jakich domkach są stoły, ale na pewno w jakichś są. Taki typowy stół, do którego mógłbym się dosiąść. Tutaj nie ma nic, chociaż... Chociaż tutaj przy tym biurku mógłbym sobie usiąść, ale zobaczmy jeszcze, co jest na dole, bo już mnie ziomek goni. Ziomek mnie goni. Rozwalam, o proszę bardzo, to krzesło. I sobie tutaj siadam. No i czekamy teraz. Dobra, to jest naprawdę idealne miejsce. I słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym zrobił taki kolejny odcinek, gdzie siedzę na krześle i prankuję różne osoby, no to zostawcie 500 łapek w górę. 500 łapek i właśnie przyszedł ziomek. I chyba mnie nie zauważył. Ale spojrzał się, na pewno... Aha, no i dostałem snajpę. Nawet nie wiem skąd. Tym razem przyleciałem sobie na Blizzard i mam trochę inny pomysł. Dobra, już ktoś do mnie strzela ze snajperki, ale to nieważne. Tutaj sobie odpalam tą emotkę i będę sobie siedział na dachu. Wiem, że to tak trochę krzywo wygląda, aczkolwiek powinno być git. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś mnie tutaj zauważy na tym dachu, no bo jednak... Tak, zauważy mnie. I to nie normalny gracz, tylko jakiś bot. Więc może wybierzmy sobie inny dach, bo to generalnie jest bardzo dobry pomysł. Aczkolwiek, gdyby ten bot do mnie nie strzelał, proszę nie strzelaj do mnie. No zobaczcie, ten bot mnie cały czas goni. I jak ja mam tu usiąść sobie na dachu? To jest niemożliwe dosłownie. Dobra, bot został wyeliminowany, więc ja zamknę tutaj drzwi. Siadam teraz... Serio? Ktoś do mnie strzela jeszcze? Tak jak myślałem, reakcja ludzi będzie właśnie taka, że wszyscy będą koło mnie stali. Więc ponownie tutaj przyleciałem i chcę powtórzyć tą akcję. W ogóle tu wylądowały 4 osoby. Pójdźmy sobie jednak na ten domek i ja tutaj sobie może zadzwonię do tego ziomeczka i po prostu sobie usiądę. I zobaczymy, czy jak wyjdzie, to czy będzie chciał mnie zabić, czy jednak pozytywnie zareaguje. W ogóle jakieś granaty tutaj lądują. Ej, no ja tu dzwonię, oni się tam biją. W ogóle tu jest 3 gości, co się dzieje w tym domu? To jest jakaś totalna masakra. No ile jeszcze mam czekać? Dzwonię i dzwonię, a nikt mi nie otwiera. Jego reakcja też chyba była taka dziwna. Ale naprawdę dużo ludzi ma taką fajną reakcję i tak się na mnie patrzy i myśli, co jest, co ten chłop robi? Dobra, może w tym wypadku usiądę sobie tutaj i to jest ten hotel, więc tu na pewno ktoś przyjdzie. Więc proszę bardzo, takie fajne biureczko przy... takiej szybie, można powiedzieć oknie, bo tu szyby nie ma w sumie. I się patrzę do przodu i pracuję sobie. Tak w sumie wygląda każdy uczeń. Siedzi sobie przy biurku, lampeczka zapalona, tu jakieś książki. No i trzeba się uczyć i tylko sobie patrzy. O, kiedy koniec nauki będzie, co nie? Ale też tak kiedyś miałem, tylko spatrzyłem, no ile jeszcze do końca tej nauki, no ile może jeszcze być. Ja tu słyszałem, jakiś ziomek zeskoczył. Ej dobra, to nie ma sensu, bo wszyscy sobie stąd poszli, naprawdę. Naprawdę.
Dobra, mam trochę inny pomysł. No, pewnie dużo HP stracę, ale to nieważne. Mam trochę inny pomysł. Podejdziemy do niego i tu jest taka ławka. I dosłownie w tym miejscu sobie chciałem usiąść, tylko żeby on mnie nie widział. No niestety. Niektórzy są trochę za bardzo spoceni w tego Fortnite'a i nawet jak zobaczą ziomka, który sobie siedzi na krześle, to i tak go oczywiście muszę wyeliminować. Więc tak, żeby było bezpiecznie, to ja sobie usiądę przy tym stole. O, proszę bardzo, akurat jest miejsce dla mnie. Idealnie, co nie? Więc sobie siadam i czekam na jakiegoś przeciwnika, żeby przyszedł i zobaczymy jego reakcję. Strasznie się klepią przede mną w tym domku. Ale ten domek, w którym jestem, jest taki, wiecie, przytulny, skrzynka jest tutaj obok, na pewno ktoś będzie chciał przyjść, ją zebrać. O, ktoś tu biegnie. W końcu się doczekałem, dobra, wszedł tutaj. Przebiegł sobie, po prostu sobie przebiegł, no nie zauważył mnie. Dobra, zszedł. O, spojrzał się na mnie. No niestety, od razu zostałem wyeliminowany. Może tym razem uda się na balkonie, w tej dużej willi. Tutaj na farmie, więc staniemy sobie w tym miejscu. No i siadam, tak po prostu. Ja nie mogę siedzieć, jak oni się strzelają. Stanę sobie tutaj. Oj. Dobra, może rozwalę to. I tutaj sobie usiądę i będę patrzył, jak się klepią. Na szczęście to nie było chyba we mnie wycelowane. On nadal mnie nie widzi. Czy ja serio jestem aż tak słabo widoczny? Dobra, może strzelimy do niego kilka razy. I teraz siadamy. Okej, wiecie, kamuflaż 100%. Wcale mnie nie widać, wcale nie wiedział, że stąd były strzały. Dobra, zatańczmy, bo on to nigdy nie przyjdzie. Dosłownie nigdy to nie przyjdzie. Dobra, siadamy. Ponownie. Proszę bardzo. O, zauważył mnie. Mam jeszcze jeden ostatni pomysł, co jeszcze mogę zrobić z tym krzesłem, oczywiście w tym filmie. Mogę sobie na przykład usiąść dosłownie na tym samochodziku. Chciałem ogólnie na busie do odradzania, ale stwierdziłem, że to nie byłoby git, bo tu się coś świeci, jakiś hologram generalnie. Tu w ogóle jest ziomek w krzaku. Oj, czy on mnie widzi? Mam nadzieję, że nie. Na kogo on czeka? Czy on kampi? No, nie wiem, chyba na mnie czekał, bo ja dostałem od niego. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to strzelcie apeczkę w górę, wtedy zrobimy kolejny taki sam film. Tylko, że jeszcze lepszy. Więc widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa, no i cześć!